Nazywam się Roman Maksimow, jestem z państwa, które nie jest uznawane przez żaden inny kraj. Na YouTubie mam taką nazwę Roman Fan Polszy przez SZ. Co to jest ruski świat? Te kraje na wschodzie są bardzo, moim zdaniem, są bardzo podobne do siebie. I tam, gdzie się rozmawia po rosyjsku, jest bardzo, moim zdaniem, jest bardzo podobne. Czyli kultura, postrzeganie estetyki. I dla mnie, dla osoby, która mieszka w małym, wąskim pasku ziemi i który jeździł cały czas pomiędzy Mołdawią, Naddniestrzem, swoim krajem, a Ukrainą, to ja nie widzę dużej różnicy. W swoim mieszkaniu często masz ładnie, ale to, co tam zewnątrz, to w ogóle ludzie nie obchodzi. No, elewacja może być po prostu szara, na ulicach może być brudno, chociaż Naddniestrze to jednak jeszcze się wybije na tle tych, na przykład Mołdawii czy tam Ukrainy. W Naddniestrzu jeszcze mniej więcej jest czysto, ale no jest tak, że ludzie nie dbają na przykład o swoje klatki schodowej. Przyjeżdżając tutaj, to widać no więcej porządku na ulicach, na przykład transport publiczny jak wygląda i że tam jest czysto w środku, cały czas ktoś sprząta na ulicach, cały czas tam myją nawet. Ja dla mnie to był szok kulturowy, że myją wodą i mydłem. Oprowadzałem turystów i często chodziłem z nimi, rozmawiałem z nimi po angielsku albo po polsku. Ja cały czas słuchałem, co ludzie mówią i dla nich to było tak, że niby mieszkamy w Europie, niby dużo ludzi jakby, to wiadomo, że ludzie podróżują, ale rozumiałem za te 6-7 lat, kiedy pracowałem z turystami, zrozumiałem, że ludzie nie rozumieją tego podróżowania, co to jest, konceptu tego podróżowania. I bardzo ich dziwiło, że dlaczego ludzie przyjeżdżają oglądać ten kraj i w ogóle dlaczego podróżują. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, dlaczego przyjeżdżali turyści. Wcześniej pracowałem, jak ja poznałem turystów, to że oni przyjeżdżają, to pracowałem jako kelner w centralnej restauracji. I mnie tak samo dziwiło. Dla mnie to było tak, że jak miałem 21 lat, 20 lat, to ja nie rozumiałem, dlaczego ludzie przyjeżdżają. No co u nas można zobaczyć, tak jakby, no miasto jak miasto. Później zrozumiałem, że ludzie przyciąga akurat taki ten status tego kraju, tak, że on nie jest uznawany, że trzeba jeszcze, że my mamy dużo granic. Ja nie wiedziałem, że w Unii nie ma wewnętrznych granic, że można sobie pojechać z Polski do Niemiec nie mając granic, tak jakby. Ja nie wiedziałem, co jest Schengen, nie wiedziałem tego wszystkiego, nikt tam nie mówił o tym. Ludzie myślą, że jest łatwiej pojechać do Moskwy niż do Krakowa, chociaż jeżeli patrzeć na mapę, to do Krakowa jest zdecydowanie bliżej i Kraków moim zdaniem jest ładniejszy. Podczas swojej pracy jako przewodnik turystyczny poznałem dużo ludzi, poznałem dużo obcykrajowców, którzy no, można powiedzieć, otworzyli mnie oczy na świat. Zacząłem się interesować, dlaczego u nich tak, u nas tak. I zacząłem czytać dużo historii, której, no można powiedzieć, mogę się przyznać, albo przygapiłem w szkole, albo to było na tyle nudne, że no nie słuchałem tego, jak nam opowiadali. Oczywiście, że w szkole to było bardziej tak, że no tam zwycięstwo II wojny światowej, to o tym się mówi, to jest głośno mówione, tak, że tam Związek Radziecki to tylko dobry. Po raz pierwszy pojechałem po zaproszeniu, można powiedzieć. Się dowiedziałem, że akurat na mołdawskim paszporcie, który akurat mam, posiadam mołdawski paszport, na którym mogę podróżować do Unii, pojechałem do Polski, dlatego że mnie zaprosili tam. I byłem w szoku, jak przekroczyłem granicę, bo jeszcze pojechałem tak, że przysiadkami, busami, pociągami, pojechałem z Odessy, z Lwowa, później jeszcze busem do granicy, piesze przejście, przekroczyłem granicę, no i szok kulturowy. To było, no może nie na początku, może nie od razu, tak? Przeszedłem jeszcze dalej trochę do pierwszego sklepu, wchodzę do sklepu, nowe produkty, inne produkty. Poszedłem sobie dalej i pierwszy ośrodek transportu to złapałem sobie stopa, tak? No bo słyszałem, że tutaj w Europie można na stopę sobie jeździć i nie trzeba na końcu płacić jak u nas. U nas cały czas się płaci, jakoś coś tam dorzucę tam do paliwa. I gadałem jeszcze cały czas z osobą, która się zatrzymała. Ja mówię, że ale fajne drogi. I ta pierwsza osoba mi odpowiedziała, że nie, to nie są fajne drogi, nie, no
spać. Nawet kawy nie mogę tutaj postawić. No jak nie możesz? No, pojedź jeszcze do Niemiec, tam zobaczysz ładne drogi. Tak to było. To jest moja pierwsza reakcja na Polskę od Polaków. Wow, fajnie, no ciekawe, bardzo ciekawe zjawisko to jest, tak, że u nas na przykład ludzie mają, no można tak powiedzieć, że gorzej, ale mają więcej patriotyzmu takiego wewnętrznego, a w Polsce ludzie mają lepiej, ale ciężko im tak się przyznać, że mają lepiej. No i pojechałem dalej, przesiadkami do Warszawy, no tam już w ogóle szok taki, że jak już podjechałem do, bo to jest większe miasto, a nigdy nie byłem wcześniej w dużych miastach, to jeszcze tak dla mnie było taki podwójny szok, tak jakby, że to większe miasto plus jeszcze bardziej tam rozwinięte, światła wszędzie, wieżowce, których nie widziałem w życiu i no i się zakochałem, no mogę się przyznać. Pamiętam, jak pojechałem po raz pierwszy, jak się zbierałem, tak, żeby pojechać, to pojechałem na tydzień tylko. No i przyszedłem do babci swojej, babci mówię, że no, jadę do Polski. A babcia tak, nic tam nie zobaczysz. To taka trochę lepsza Ukraina, powiedziała. To była cytat. Ja, no dobra, jeszcze tak ostrzeżyła, żebym nie rozmawiał po rosyjsku głośno, bo wiadomo, że Polacy nie lubią Rosjan. To było tak, że Polacy nie lubią Rosjan, babcia moja miała taką paranoję na tym związaną. Pojechałem tam, zobaczyłem, ja się nie spodziewałem tego, co zobaczyłem, naprawdę. To jest tak, że dużo oprowadziłem turystów z zachodniej Europy i jakbym na przykład, no ktoś mi zaprosił do Amsterdamu, to bym się spodziewał od Amsterdamu czegoś takiego, jak tam ścieżki rowerowe, albo tam drogi w takim stanie, ale od Polski to zupełnie się nie spodziewałem i mi się wydaje, że ten szok, to zaskoczenie tak zadziałało, że zostałem fanem Polski.